Siema wszystkim. Dziś będziemy montować opcjonalne oświetlenie LED, które znajduje się tutaj w boczkach w Kiwaju. Jest jeden i drugi. No i zobaczymy, jak nam to pójdzie. To znaczy, pójdzie super. Żeby to zrobić, musimy zdjąć boczną pokrywę tutaj motoru, motocykla. Ale najpierw musimy jeszcze zdjąć siodełko tylnie, przednie siodełko, żeby dostać się do śrub. Ela. No, to jest stróż Kiwaja. Tak. No i po skończeniu montażu światła będą się zapalały razem z przednim reflektorem. Przebieg 1600 km. Światła się palą. Słabo widać, bo świeci słońce. Później zrobię parę ujęć wieczorkiem, już jak to się prezentuje. To co? Zaczynamy montaż. Do montażu potrzebna nam będzie taśma LED. Ja użyłem takiej. Tu są takie piny. Plus minus. W tym miejscu nożyczkami można to obciąć do żądanej długości. I musimy przylutować tutaj dwa kabelki o długości około 15 cm, które wyprowadzimy z tych świateł i będziemy musieli podłączyć kostkę. Link do kostek podam w opisie filmu. Tak, Bela? Gorąco, co? No i tak to wygląda. Potrzebna nam będzie jeszcze lutownica, bo tu będziemy musieli przylutować dwa kabelki właśnie do plusa i do minusa. No i ta kostka, o której wspomniałem przed chwilą. Dobra, ja wam teraz rozbiorę boczek i pokażę, gdzie znajdują się fabryczne kostki w instalacji, które są, ale na chyba rynek europejski po prostu nie ma tych światów. A we wiązce oryginalnej Kiwaja są kostki do podpięcia tych LEDów. A więc tak, zaczniemy od zdjęcia boczka. Musimy wsadzić kluczyk. Wtedy nam się to podniesie. I to mamy dostęp. Do śrub, które musimy odkręcić. To są te dwie śruby, żeby odkręcić te oparcie. Kurczę, jeszcze sąsiad mnie zagłusza. Coś tnie kątówką. Żeby odkręcić siedzenie kierowcy, potrzebujemy imbus numer 4, którym będziemy odkręcać tę śrubę. Dwie śruby mamy już odkręcone. Podnosimy pokrywę. Ona ma tutaj taki taki haczyk, który wchodzi tutaj w to. No i teraz musimy odkręcać śruby. A będzie to ta i kilka tutaj. Będzie to i tutaj jeszcze ta i ta. No to lecimy z tematem. No, gdy mamy te śruby już odkręcone, tą tutaj jest jedna, kilka jest tutaj, jedna jest tu przy chłodnicy. Zdejmujemy delikatnie plastiki. Na początek musimy wyjąć ten plastik.
główny. A, jeszcze jest jedna śrubka ukryta, którą nadkręciłem. Dobra, mam już ją odkręconą i wtedy cały boczek odchylamy delikatnie w bok. No, gdy boczek mamy już zdjęty, przystępujemy do odkręcenia tutaj tych śrubeczek na końcówkę PH2 i tutaj jednej śrubeczki na imbus numer 4. To bierzemy się do dzieła. Ja tu mam już ją praktycznie odkręconą jedną. Zostało mi przełożyć. Końcówkę. Jedna śrubka. I druga śrubka. Można to robić pewnie wkrętarką, ale to są plastikowe elementy, więc strach, żeby nic nie uszkodzić. I sama lampka trzyma się na takich dwóch jeszcze pod spodem śrubaczkach, które też musimy odkręcić. No i gdy mamy te śrubki mocujące odkręcone, wyjmujemy nasze światełko, które musimy dalej rozebrać. Są kolejne śrubki. Jest jedna i druga. Ja już mam to światło gotowe zrobione. Tu jest założona izolacja. Siedzi kostka właśnie. A wy musicie sobie to sami zrobić. W środku właśnie siedzi ta taśma LED. Tutaj na końcu podłączone są dwa kabelki. Dwa kabelki są tutaj przylutowane i w środku jest wyprowadzony tutaj ten przewód i na końcu łączy się z taką kostką. Po odkręceniu tych dwóch śrubeczek tutaj na samym końcu mamy, jak to wygląda w środku, to przyczepiłem do kawałka tektury po prostu, żeby mi ten LED nie latał. I tu jest przylutowany, plus i minus. Plus czerwony, minus czarny. Tak to wygląda. Chiński motor, chińska robota. No i wyprowadzamy tutaj ten kabelek do tyłu. Puszczamy go tam w tej obudowie, wyprowadzamy go tutaj przez tą dziurkę fabryczną. I koniec. Zakończony jest taką oto wtyczką, którą przed chwilką wam już pokazywałem. No i gdy mam już to zrobione, ten etap, już tam lutowanie i izolacji kabelków nie będę wam pokazywał, bo każdy, kto majsterkuje, to sobie z tym poradzi, a kto nie, to nawet nie będzie tego podejmował. Więc co, mamy już to zrobione, więc składamy to z powrotem wszystko. No, mamy już skręcone światło do kupy. Przystępujemy do montażu w boczkach. Ja to tak robię teraz dość prowizorycznie, no. To takim najlepiej jest to robić po prostu na stole sobie, wygodnie usiąść, zrobić to tak jak trzeba. Ja już mam to zrobione, wcześniej to sobie zrobiłem, więc tylko tak w celach informacyjnych pokazuję, jak to wygląda. Śrubki w tych plastikach przekręcamy nie za mocno. Ten kręt i tak będzie trzymał. Już to są wkręty. Następnie mocujemy tutaj ten element.
tutaj mam poszczególne śrubki. To na razie przyłapię tylko. Mam jeszcze dwa wkręty. Tu i tu, które musimy wkręcić. No i gdy boczek mamy cały już zmontowany, musimy go to z powrotem założyć. Tu mamy te dwa takie haczyki wystające, które idą tu i tu. Ale najpierw nie zapomnijmy o podłączeniu naszej kostek do naszych świateł LED. O, tą kostkę wpinamy tutaj. Kurczę, nie wiem, czy ja to zrobię jedną ręką. Nie, chyba nie zrobię tego jedną ręką. Muszę odłożyć na chwilę telefon, bo nagrywam telefonem. Ale tu jest fajna kamera 4K 60 klatek, także przynajmniej jest jakość oglądania. O, naszą kostkę mamy już podłączoną. Teraz będziemy się brać za przyczepienie naszego boczka. To musimy to zrobić ostrożnie. O, w ten sposób. Boczek jest wstępnie przyczepiony. Sprawdźmy jeszcze tutaj z tyłu. Tak, jest ok. Wszystko jest na swoich miejscach. To co, trzeba poskręcać teraz te wszystkie śrubki. Także bierzemy się do skręcania. A i przy skręcaniu czasu musicie uważać, bo są tutaj takie tuleje metalowo-gumowe. Tu akurat mi wypadła jedna, ale mam ją, to trzeba będzie zaraz włożyć. I właśnie, żebyście nie zapominali o niej, bo to są takie elementy, które ochronią po prostu te plastiki nasze od drgania podczas jazdy po prostu. No dobra, ja skręcam dalej te nasze śrubeczki w Kiwaju. Bela, jak będzie? Dobrze będzie? Co, piesku? Chyba dobrze, co? No, gdy mamy wszystkie śruby boczków poskręcane, zakładamy z powrotem w pierwszej kolejności siodełko kierowcy. Musimy je tam dobrze celować. Bierzemy naszego imbusika. Kurczę, nie wiem, czy dobrze się wcisnęło. Nie widzę. No nic, z telefonem w jednym ręku to nic nie wyjdzie, dobra. Dobra, wcelowałem się już. Dokręcamy. O, jest gitara. No i cóż, zostało założyć siodełko pasażera. Trzyma się, trzyma się. No i mamy gotowe. Tak to wygląda. Szybka akcja. Gdzie jest nasz kluczyk? Tutaj. Troszkę widać się świeci, ale jest jeszcze dzień, więc... Ale widać to. Działa. Zrobię wam wrzutkę jeszcze w nocy, jak to wygląda. Dorzucę to do filmu.
No, tak wyglądają nasze LEDy. Świecące, gotowe. Wyszło gitara. Kolor biały, zimny. Identyczny chyba z tymi, co jest w oświetleniu. W noc jest super efekt, w dzień tak, wieczór jest jeszcze tak. Co, piesku? Mogę piwko w końcu wypić w nagrodę za zrobienie LEDów? Super. No i tak to wygląda. Cicho, piesku, cicho. Cicho, baloniu, cicho. Spokojnie. Ktoś idzie, tak? Ktoś idzie. Grzeczny piesek, siad. Subskrybujcie, dajcie łapki w górę. Komentujcie. Linki jakieś jak coś będą w opisie. No, więc tak to się prezentuje po cienku.